że ci zagraliśmy bardzo dobre zawody i brakowało nam tej drugiej bramki, bo myślę, gdybyśmy strzelili, to kolejne dalej byśmy dążyli do strzelania kolejnych bramek. No ale taki jest futbol. No, dzisiaj nam się nie udało. Lechia miała dzisiaj bramkarza w kapitalnej formie i to, co im dzisiaj pomógł, to naprawdę niesamowite rzeczy. A my mieliśmy tego pecha, że dostaliśmy w samej końcówkę, no naprawdę przypadkowo bramkę, bo gdzieś ta piłka tam się zawieruszyła i się wturlała do naszej bramki, ale nie ma co się załamywać. Dzisiaj przegraliśmy to spotkanie, ale to, ta porażka na pewno nas czegoś nauczy i do kolejnych spotkań będziemy przystępować z takim samym nastawieniem, zwycięstwa i z wolą walki. Tak jak to było dzisiaj, będziemy pracować, żeby wygrać kolejne spotkania. Lechia Gdynia lubi grać ofensywny futbol, a wy dzisiaj właściwie, szczególnie w drugiej połowie, to prowadziliście grę, graliście trochę jakbyście występowali na stadionie u siebie. No tak, dzisiaj naprawdę byliśmy dobrze ustawieni i wydaje mi się, że te założenia, które mieliśmy przed meczem, realizowaliśmy i to dawało dobry skutek. No, tak jak mówiłem, tylko jedna bolączka, że tej bramki nie strzeliliśmy przy stanie 1-1 w drugiej połowie, bo mieliśmy naprawdę ku temu świetną okazję. A jak ci się w ogóle grało jako byłemu zawodnikowi Lechii w tym meczu? Wolę walki było widać, świetna asysta, dużo biegałeś, dużo walczyłeś. No tak, mecz jak każdy inny, wiadomo, że gdzieś tam sentyment jest, tak, bo grałem tutaj trochę czasu i chciałem się też dobrze zaprezentować, bo gram dzisiaj w Lechu, chcę, żeby Lech wygrywał i to jest dla mnie dzisiaj najważniejsze. Chciałem dzisiaj tutaj wygrać spotkanie i chciałem, żeby Lechia się martwiła, co dalej zrobić z kolejnymi spotkaniami. Ja mam jasny cel, chcę tutaj z Lechem walczyć o czołówkę ligi i to mnie interesuje. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.